Radio Doxa. Radio w dobrym tonie. Gościem Radia Doxa jest dzisiaj wicewojewoda Wioleta Borowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie panią, państwa. Zacznijmy najpierw od zerwanych mediacji, pani wojewodo. Opole odstępuje od procesu mediacji. Dobrze się stało. Czy ma pani wątpliwości, czy aby na pewno jest to dobra droga, bo droga chyba nie bardzo prowadząca do porozumienia? Ja powiem w ten sposób. No trudno mi oceniać, czy to jest dobra, czy zła decyzja. Natomiast patrząc na fakty, powiem tak, jeżeli pan prezydent Opola, pan prezydent Wiśniewski, jako osoba no, niezwykle odpowiedzialna, twórczo, wizjonersko myśląca, uznaje, że należy takie mediacje przerwać, to znaczy, że miał przesłanki do podjęcia takiej decyzji. Podejrzewam, że uznał, iż owe mediacje prowadzą po prostu donikąd. No i to jest jego suwerenna decyzja i należy ją po prostu przyjąć. Przypomnijmy, że stronami mediacji były z jednej strony prezydent miasta, miasta Opole, a z drugiej część przedstawicieli, tu świadomie mówię, część przedstawicieli gminy Dobrzeń. Dlatego mówię część, bo mimo, że często powoływali się na plenipotencję swoją własną do reprezentowania całej gminy, no to skądinąd dochodzą do nas głosy z gminy, że nie wszyscy mieszkańcy uznawali, że to są ich przedstawiciele, więc tylko należy przyjąć taką decyzję pana prezydenta Wiśniewskiego. Zarówno pani, jak i wojewoda również uczestniczyliście państwo w mediacjach. No uczestniczyliśmy w początkowych, pragnę przypomnieć, że uczestniczyliśmy nie jako strona, tylko jako obserwatorzy. Uczestniczyliśmy w tych mediacjach. Specyfika mediacji jest oto taka, że trwają po wiele godzin i nie wszystkie sesje są efektywne. Więc skoro i tak z każdych sesji, z każdych spotkań są protokoły, uznaliśmy, że szczególnie, że w tych bilateralnych sesjach w ogóle nie mieliśmy prawa uczestniczyć, tylko na takich wspólnych, uznaliśmy, że będziemy oczekiwali na protokoły i na raporty z tych mediacji i po dwóch czy po trzech spotkaniach zrezygnowaliśmy z naszej obecności. No ale to też jakby dowodzi tego, że trochę ten proces mediacyjny szedł w taką jakby jałową stronę. Ale no, decyzja pana prezydenta jest decyzją suwerenną. No i jedynie nad czym możemy ubolewać, albo czego można się obawiać, to, że konflikt, czy to zaostrzenie konfliktu znowu powróci. No i to jest to niebezpieczeństwo. Natomiast ja myślę, że trochę się okoliczności też zmieniły, trochę się sytuacja zmieniła. Ta część przyłączonej dawnej gminy Dobrzeń Wielki już funkcjonuje od 1 stycznia w ramach aglomeracji Opole. I dzisiaj mieszkańcy sami mogą ocenić, czy te zagrożenia, które im rysowano parę miesięcy wcześniej, w 2016 roku, czy się ziściły, czy nie. Czy było to tylko po prostu straszenie. Tak jak mówię, no, z wielu rozmów z mieszkańcami okazuje się, że aż są mile rozczarowani i zadowoleni z tego, że funkcjonują w ramach miasta Opole. Pani wojewodo, to zmieniając temat, dzisiaj radni sejmiku województwa mają przyjąć rezolucję w sprawie ograniczenia prawa i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych. To cytat, dokładnie nazwa tej rezolucji. Generalnie samorządowcy twierdzą, że odbiera im się kompetencje i dlatego protestują. Rzeczywiście samorządy mają coraz mniejsze kompetencje, a decyzje koalicji rządzącej prowadzą do tego, żeby te kompetencje samorządom zabierać? No absolutnie nie. No, absolutnie nie mam takiego poczucia, że ktokolwiek robi zamach na samorządność. Nasz kraj samorządnością stoi. Natomiast na pewno trzeba parę kwestii uporządkować, więc twierdzenie, że jest jakikolwiek zamach na samorządność dokonywany chociażby poprzez odbieranie uprawnień, no uznaję za absolutnie nieprawdziwy. Zresztą nawet patrząc na tę rezolucję, mam ją tutaj w tej chwili przed oczami, te parę punktów, które państwo ujęli, no na przykład punkt 7, że Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są pod nadzór wojewodów. No już dawno przebrzmiała sprawa, wiadomo, że nadal zostają w takich samych ramach Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, w jakich były. No ale to tylko pokazuje, że ta uchwała, ta rezolucja jest przygotowywana na siłę usiłuje się coś udowodnić i no przede wszystkim ten
w cudzysłowie to mocno mówię, zamach na samorządność. Nie ma takich planów, natomiast na pewno są plany, by wiele kwestii uporządkować. Absolutnie wiele kwestii uporządkowywać i nie należy tworzyć pewnej fikcji formalno-prawnej. Jeżeli jakieś zadania są przy administracji rządowej, to niech one tam będą w całości, a nie niech nie będą dzielone. Tylko na ile jest to uporządkowanie, na ile jest to centralizacja? Bo konkretne przykłady. Przejęcie pełnej kontroli nad funkcjonowaniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska to pierwszy przykład, na który sejmik się będzie powoływać. Do tego odebranie samorządom województwa możliwości kreowania rozwoju wsi poprzez nadzór nad ośrodkami doradztwa rolniczego, które stały się państwowymi tutaj nadzór wojewody. Pani, bo to tak brzmi poważnie, ale jak gdybyśmy zaczęli po kolei wszystko analizować, no to wodę przecież były kiedyś, jeszcze parę lat temu pod wojewodami i świetnie funkcjonowały. Kiedy przeszły pod marszałka, okazało się, że ich działalność nie jest tak efektywna, jakbyśmy sobie to wyobrażali i oczekiwali przede wszystkim. Więc właściwie jest to postulat, by powróciły pod nadzór wojewody sugerowany i kierowany właśnie ze środowisk rolniczych. Więc absolutnie, tak jak mówię, po raz kolejny chybiony zarzut. Kolejna sprawa, zapowiedzi związane z powiatowymi urzędami pracy. One teraz są pod powiat, w sensie należą do powiatów, a mają być przy wojewodach. No proszę Państwa, jeżeli cała polityka dotycząca rynku pracy, co za tym idzie, kierowania ruchem bezrobotnych i sugerowania tych obszarów w gospodarce, które powinny być w sposób szczególny doposażane w osoby szukające pracę, jest właśnie w gestii, w rękach rządu, no to trudno, żebyśmy chcieli, żeby to było regulowane i było pod nadzorem powiatów, które patrzą tylko poprzez pryzmat swojego obszaru. No cała polityka dotycząca rynku pracy jest przecież polityką prowadzoną przez rząd. Więc bardzo dobrze, to jest właśnie ta kwestia, która jest idealnie porządkowana. Tak, to powinno być w całości prowadzone, kontrolowane, nadzorowane, monitorowane, ale też realizowane przez rząd. Czyli rozumiem, że wojewoda, który będzie uczestniczyć w dzisiejszej sesji sejmiku województwa, będzie przekonywać, że to nie jest centralizacja, tylko właśnie porządkowanie. Absolutnie będzie szedł w tym kierunku, na pewno będzie tak mówił, ale proszę Państwa, no, bądźmy świadomi z tego, że ta rezolucja ma charakter tylko i wyłącznie propagandowy, polityczny. To nie są naprawdę argumenty prawdziwe, to nie są merytoryczne kwestie, bo do każdego punktu, do którego byśmy się odnieśli, moglibyśmy go, zbijamy w jednym zdaniu. Więc ta rezolucja ma wymiar tylko i wyłącznie polityczny. Jeżeli pani mówiła o Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, no to trudno się dziwić, że sejmik z takim uporem, determinacją broni, jak osoby, które są tam na wysokich stanowiskach pozatrudnione, no są rekomendowane przez poszczególne partie polityczne, ośrodki polityczne, tak to nazwijmy. No to trudno się dziwić, że to, no, mówiąc krótko, bronią swego. No to w ten sposób tylko i wyłącznie należy to traktować. Czyli zamachu na samorządy, ich kompetencje nie ma? Absolutnie. Nadzór nad stacjami, że zabiera się starostom nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. Przekazuje się do transportu, dozoru technicznego. A gdzie ma się przekazać? No transport dozoru technicznego, tak, to jest ta instytucja, która się powinna tym zajmować, a nie starostowie. Proszę spojrzeć, każdy z tych punktów to jest punkt, który gdybyśmy wzięli do analizy merytorycznej, to od razu ustalilibyśmy, że zadalibyśmy sobie pytanie, dlaczego do tej pory jeszcze nie było to pod nadzorem rządu, pod nadzorem wojewody? Wojewoda będzie uczestniczyć dzisiaj w sesji sejmiku i będzie o tym mówić, natomiast pani spotka się z delegacją chińską, ponieważ dzisiaj chińska delegacja przyjeżdża do Opola, między innymi będzie wmurowany kamień węgielny pod fabrykę Hongbo, ale ta wizyta Chińczyków ma szerszy wymiar, bowiem chodzi o zacieśnienie współpracy gospodarczej opolsko-chińskiej właśnie. Bardzo nam na tym zależy i właściwie państwo
doskonale wiedzą, bo śledzimy to, co się na Opolszczyźnie dzieje. Od wielu lat Opolszczyzna ma bardzo dobre kontakty z Republiką Chińską, głównie na takim obszarze naukowym, kulturalnym, partnerskim. Ścisła współpraca Politechniki Opolskiej, Instytutu Konfucjusza. Dokładnie. Natomiast teraz chcielibyśmy przenieść tę współpracę na wymiar też gospodarczy. I z każdej takiej inicjatywy, która dzisiaj będzie realizowana, bo to będzie wbicie kamienia węgielnego pod kolejną fabrykę, po prostu się cieszymy. Ale to też dzisiaj jest zapowiedź tego, co się za miesiąc kawałkiem wydarzy, 25 kwietnia, no wielka międzynarodowa konferencja polsko-chińska dotycząca właśnie aspektów po pierwsze gospodarczych, po pierwsze naukowych i po pierwsze samorządowych. Będziemy... Wszystkie równie ważne. Wszystkie rozumiem, równie tak? ważne, dlatego je tak wymieniam. Będziemy mieli zacnych gości z Chin. Z całej Polski przyjadą do nas przedstawiciele zarówno, tak jak mówię, tego życia naukowego, życia samorządowego, rządowego, ale również gospodarczego. Wymiar dla nas ma niezwykle ważny ta konferencja, bo chcielibyśmy pokazać, jak można współpracować z Chinami zarówno na terenie Chin i zarówno na terenie Polski. Także liczę, że ta konferencja będzie no, bardzo interesująca. Zewsząd już mamy głosy, wszyscy się dopytują, jak można się zapisać, jak można uczestniczyć w tej konferencji. No a dzisiaj to jest takie trochę przedpole tego, co się będzie wydarzało, mam nadzieję, w województwie opolskim w zakresie współpracy polsko-chińskiej, również na obszarze gospodarczym. Czyli dzisiaj spotkanie z delegacją chińską, a konferencja w kwietniu. A konferencja 25 kwietnia. Bardzo serdecznie wszystkich przedsiębiorców, którzy dzisiaj nas słuchają, zachęcam do tego, żeby wzięli pod uwagę ten termin i chcieli uczestniczyć w naszym spotkaniu. Bardzo gorąco zachęcam samorządy. To może wręcz się wydawać zadziwiające, że chcielibyśmy z Chińczykami, którzy tę samorządność mają w mniejszym wymiarze niż na przykład w Polsce, ale taka wymiana doświadczeń, niech samorządy też podejmą być może próbę współpracy, partnerstwa z poszczególnymi prowincjami Chin. No i oczywiście wszystkich naukowców także, bo ten panel naukowy też będzie bardzo interesujący. Zapraszała już teraz wicewojewoda Wioletta Porowska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie.